chodzimy jest bardzo gorąco, muszę go wytrzymać. 32 stopnie na plusie. Zaraz się ugotuję. Normalnie, no 15,5. Nie, 16 lat poszłam pierwszy raz na tor. I to stale trzyma ten parametr? Było na torze w marcu. No to średnio stale trzyma. Ale mniej więcej się... Tak, jak poszłam pierwszy raz, to później chodziłam więcej normalnie na tor. I ja poznałam się właśnie z właścicielami wtedy. Także trzymaliśmy kontakt i chwilę tam jeździliśmy i naprawdę bardzo mi się to spodobało. Tym bardziej, że chłopakami nawet wygrywałam. Mnie to jarało strasznie. I bardzo fajnie tak poszaliśmy z małym samochodzikiem. No ty lubisz odrobinę ryzyka, prawda? Adrenaliny. Oj tak, lubię. Mogłam chyba do tego żyć. To fajne, żeby właśnie poczuć taką muzykę emocji, takiego strachu. Muszę kupić. A tu w Bukarcie można to naprawdę znaleźć. A no to na... Dobra, jeszcze tu. W tym sezonie zajęłem 8 miejsce w Europie w Euro Challenge. Startowałem też gościnnie w wyścigach w Japonii. No i Max Festival Japonia i myślimy, że nadchodzący sezon przygotowuje się bardzo dobrze, czyli chodzę na siłownię. Myślimy, że będzie bardzo dobrze. Standardowo mamy 3 kierowców z Polski w teamie i występują u nas gościnnie kierowcy z zagranicy. Misze Kwadoru, Jorge Matos, a także austriacka zawodniczka Karina Kamper. Na przyszły sezon już mamy wstępnie zakontraktowany się zawodników z zagranicy, oprócz standardowego polskiego składu. Karol Dąski jest numerem 1. Ale tutaj prawdopodobnie w przyszłym roku będzie wielka niespodzianka i prawdopodobnie Karol będzie jechał w jednym z zagranicznych teamów jako kierowca numer 1.